No witam, z tej strony Niedźwiedź, kanał Dbamy o Bramy po dłuższej przerwie. Z racji tego, że uzbroiłem się w nowe narzędzia do nagrywania, a i pewne okoliczności powodują, że powinienem troszeczkę więcej zacząć nagrywać, oto jesteśmy. Akurat dużo jeżdżę samochodem ostatnimi czasy, mam trochę czasu. Oczywiście w sposób nie zakłócający jazdy i nie zmniejszający bezpieczeństwa tej jazdy mogę parę informacji, parę łyków wiedzy Wam przekazać. Zobaczymy, liczę na Wasze komentarze, jak ta wiedza do Was trafi, jaki będzie jej odbiór. Może macie pomysły, co chcielibyście usłyszeć ode mnie, czego chcielibyście się dowiedzieć. Ja Wam bliżej też przedstawię i siebie, i naszą firmę, i nasz projekt. Więc powolutku zaczynamy. Dzisiaj kamera jest bez dodatkowego mikrofonu. Zobaczymy, jak się sprawdza. Dajcie znać w komentarzach, czy wszystko dobrze widać, czy wszystko dobrze słychać. Do zobaczenia za chwilę. Jak może wiecie, a ci, którzy nie wiedzą, to powiem pokrótce. Dbamy o Bramy to marka, która oferuje środki do smarowania, konserwacji, pielęgnacji stolarki otworowej, czyli bram, okien, drzwi, napędów, nie tylko. Środki stworzyłem na bazie moich wieloletnich doświadczeń. Jestem monterem aktywnym, serwisantem. Swoje doświadczenia zaczynałem w 2000 roku w firmie Horman Polska i po kilku latach pracy jako monter stwierdziłem, że no, potrzebny jest środek do smarowania, dobry środek do smarowania, konserwacji bram garażowych. O szczegółach powiem dalej, ale te środki już stosuję, używam dobrych kilka lat. Nagraliśmy serię filmów, gdzie przedstawiamy zarówno nasze środki, jak i sposoby na konserwację, na pielęgnację, na serwisowanie stolarki. To szczerze przyznam, że nie miałem do końca pomysłu, jak to ciągnąć dalej, ale pomysł nasunął się sam i to przez konkurencję. Na rynku pojawiło się wiele środków, które nazywają się jako środki do bram, środki do okien, środki do smarowania specjalistyczne, ale z mojego doświadczenia i z mojej oceny wynika, że nie do końca te środki się do tego nadają. Więc postanowiliśmy, ja głównie postanowiłem, że będziemy pokazywać nasze produkty w boju. Czyli zabiorę Was ze sobą na kilka serwisów, na kilka montaży, pokażę Wam swoją pracę i przy okazji pokażę Wam, gdzie te środki można zastosować, gdzie powinno się je stosować, gdzie możemy jako użytkownik, czyli przysłowiowy Kowalski, sami dokonywać przeglądów serwisów, a które elementy bram, automatyki do bram, okien powinniśmy zostawić do przeglądu, do serwisu i naprawy wykwalifikowanym serwisantom, monterom. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, wrzucajcie komentarze, piszcie do nas. Linki i skróty do naszych mediów społecznościowych są oczywiście wszędzie dostępne. Liczę na to, że Wy mi powiecie, czego chcecie od tego kanału, czego chcecie więcej. Liczę na to, że powiecie mi, jako też monterzy, co robię dobrze, co źle. Czekam na Wasze uwagi i komentarze. I pierwszy film z takiego próbnego serwisu też niedługo wrzucę. W trakcie moich prac serwisowych, montażowych będziecie spotykać się z logiem Gawra. Jest to firma, w której na co dzień się udzielam. Mała firma, 2005 roku funkcjonująca, ale zajmująca się całym spektrum stolarki, czyli bramy garażowe, bramy przemysłowe, automatyka do bram, szlabany,
drzwi wewnętrzne, zewnętrzne już teraz w bardzo małej ilości, okna też już praktycznie wcale, dlatego że postanowiliśmy się skupić na naszej głównej domenie, jakim są bramy i garażowe, i przemysłowe, więc te dwa projekty, czyli Gawra i Dbamy o Bramy, będą się przewijać. Oczywiście liczę, że zaprzyjaźnione firmy montażowe, serwisowe zaproszą mnie i będziemy mogli wspólnie pokazać ich efekty pracy, różne ciekawe patenty i będziemy mogli skonsultować nasze doświadczenia, naszą wiedzę, a to wszystko z dobrym efektem dla końcowego użytkownika. Udało mi się ostatnio nabyć ciekawe urządzenia, dzięki czemu będę mógł serwisy, przeglądy, czy naprawy, czy montaże pokazać Wam z ciekawej perspektywy. No akurat mijamy sprzęt wojskowy, jesteśmy w okolicach Wierzbin. Sprzęt, który mam, pozwala w dobrej jakości nagrywać bez większych problemów, bez większego zaangażowania, ale też samemu. Nie będzie, mam nadzieję, potrzeby wożenia ze sobą operatora, dźwiękowca i innych osób niezbędnych przy influencerskich nagraniach. Ja zapatrzyłem się w prostą, fajną kamerę. Do tego mam takie urządzonko do nagrywania z pierwszej osoby. Pewnie zobaczycie niedługo w filmach, że mam coś na głowie, z boku głowy mi jakiś obiektyw sterczy, ale dzięki temu będę mógł Wam pokazać z pierwszej osoby moją pracę i będę mógł Wam z poziomu, z perspektywy pierwszej osoby pokazać, jak aplikować nasze środki, jak je stosować. Z bliska zobaczycie szczegóły ważnych elementów swoich bram, okien, drzwi, napędów i nie tylko. Ostatnim elementem jest program, którego będę używał do montowania filmów. Człowiek podobno całe życie się uczy i głupio umiera. No ale to nie stoi na przeszkodzie, żeby tą wiedzę cały czas poszerzać. Zaczynamy. Program już powoli opanowuję. Filmy nagrywam. Oczywiście najlepszym sposobem do zdobycia doświadczenia jest praktyka, czego przykładem też ma być ten film. Proszę o uwagi, proszę o komentarze. Chętnie poznam wskazówki, rady. No oczywiście, co tutaj dużo będę mówił. Zapraszam do subskrypcji kanału. Oglądajcie nasze filmy. I do zobaczenia na serwisach. Do zobaczenia na montażach. Do zobaczenia na prezentacjach produktów Dbamy o Bramy.